Pomysł organizacji festiwalu, początkowo tylko bluesowego, a następnie bluesowo-rockowego, zrodził się wiele lat temu i od pierwszej edycji organizatorem jest Miejskie Centrum Kultury. Mamy pewien stres przed, jak to będzie, tyle godzin. Jest niedziela, nie wiadomo kiedy to strzeliło i już jest smutno, że koniec i już jest wesoło, że od środy zaczniemy planować. I to, co tam rozmawialiśmy z zespołami na scenie, że jak człowiek ma związek z muzyką, to niekoniecznie jest umysłem ścisłym i mnie na przykład fizyka, te 45 minut na lekcji, to wyglądało jakby trwało 2 tygodnie. Tutaj 4 godziny, nie wiadomo kiedy i już jest po wszystkim i znowu by się chciało i jeszcze by się chciało. Festiwal Wielki Ogień jest okazją do przypomnienia repertuaru nieżyjącej już Miry Kubasińskiej, wokalistki zespołu Breakout, która związana była z Ostrowcem Świętokrzyskim. Nic zatem dziwnego, że 17 edycji to nie tylko historia, ale także promocja miasta. Ostrowiecki właśnie festiwal imienia Miry Kubasińskiej ma olbrzymią renomę w całej Polsce, ale też chciałbym powiedzieć, że ten duch Miry Kubasińskiej, tego bluesa lat 70., 80. nie ginie w narodzie, co widać. Stąd też wychodzimy naprzeciw i młodzieży, i naszym mieszkańcom, i słuchaczom, żeby po prostu ten festiwal był jeszcze bardziej się rozwijał i żeby przynosił miastu sławę, a też satysfakcję wykonawcom. Festiwal Wielki Ogień jest sceną dla zawodowców i amatorów, bo to właśnie w ramach konkursu przed publicznością prezentują się amatorskie zespoły. Edycje festiwalowe pokazują, że wielu debiutantów Wielkiego Ognia wiąże się ze sceną artystyczną na dłużej. Z tego, co już zauważyłem, że poziom jest z roku na rok coraz lepszy, coraz wyższy i ci artyści naprawdę wykonują kawał dobrej roboty. Potem obserwuję ich na różnych platformach streamingowych. Widzę, że odnoszą swoje sukcesy większe lub mniejsze, przecież tak samo jak Inclusion zresztą, który tutaj zgarnął pewnego dnia wszystkie nagrody, pojechał potem na Poland Rock, potem znalazłem ich płytę w Izabelin Studio, które ostatnio okupujemy z Orkiestrą Dorosłych Dzieci. Ostrowiec Świętokrzyski chce promować festiwal i przyciągać miłośników bluesa i rocka. Pod sceną naprawdę jest gęsto, jest nas bardzo dużo tutaj mieszkańców Ostrowca, ale i okolic i przybyszów również, ale mamy też leżaczki, gdzie sobie siedzą również seniorzy, mamy rodziny z dziećmi. Naprawdę mamy w Ostrowcu festiwalowy klimat, który często możemy spotkać w większych miastach, a to się dzieje tu u nas w Ostrowcu i naprawdę ta muzyka łączy pokolenia. Tegoroczna edycja festiwalu Wielki Ogień odbywała się na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury. Towarzyszyły jej warsztaty, animacje dla dzieci. Przez 3 dni z muzyką w tle ostrowczanie spotykali się, wykorzystując ten czas dla lokalnej integracji.